Jest to nasz trzeci mundial dla Patryka i zapewne nie ostatni. Patryk choruje na ciężką chorobę klątwę ondyny, która uniemożliwia mu oddychanie podczas snu. Potrzebuje aż 400 tysięcy złotych, żeby przebyć operację, która pozwoli mu normalnie żyć. A my chcemy mu w tym pomóc, także na pewno nie jest to nasza ostatnia impreza dla niego. Patryk potrzebuje, tak jak powiedziałem, 400 tysięcy złotych. Ma w tej chwili około 200 tysięcy, także przed nami już połowa drogi. Można powiedzieć, że już za nami, także idzie to w dobrym kierunku. W tym roku na turniej zapisało się 16 zespołów. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Turniej się cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy drużyny z całej Wielkopolski, z Wągrowca, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Oprócz tego, że tutaj turniej trwa, to również w międzyczasie odbywać się będą różnego rodzaju licytacje. Kilka ciekawych gadżetów również na tych licytacjach się znalazło, prawda? Tak. Mamy bardzo fajne gadżety, między innymi koszulki. Dwie koszulki mistrza świata, dwukrotnego mistrza świata Dawida Konarskiego, siatkarza obecnie GKS-u Jastrzębie, koszulkę reprezentacji Polski z jego podpisem i koszulkę z jego podpisem z czasów, gdy jeszcze grał w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Mamy koszulkę piłkarzy Lecha Poznań z podpisami. W organizację tej imprezy włączyło się sporo osób, sporo organizacji. Komu należy w tym miejscu podziękować za pomoc właśnie w przygotowaniu tej imprezy? Tak. Pomaga nam w tym wiele osób. Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie, Zagórowska Straż. Wielu mamy tutaj wolontariuszy, działaczy z naszego klubu. Głównie są to piłkarze ZKS Zagórów, rodzice naszych najmłodszych piłkarzy z Krzatów i Orlików. Także że działamy tutaj bardzo szeroko i jest nas z roku na rok coraz więcej.